Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Paweł Albiniak. Dziś mamy czwartek, 7 czerwca, a imieniny obchodzą Robert i Wiesław. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Jeśli ktoś z Państwa planuje złożyć wniosek o emeryturę w czerwcu, niech się wstrzyma. Będzie to korzyść długoterminowa. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czerwiec nie jest dobrym miesiącem na to, aby składać wniosek o emeryturę. Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek o emeryturę, może zależeć jej wysokość. Wpływ na taką sytuację ma tzw. schemat waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie w ZUS. Jest on wyjątkowo niekorzystny dla osób, które wnioski o emeryturę składają w czerwcu. Dlatego warto zastanowić się przed złożeniem wniosku o emeryturę w czerwcu, czy nie poczekać z tym do końca lipca. Czerwcowe wnioski o emeryturę zostaną objęte tylko jedną waloryzacją. W każdym innym miesiącu, oprócz waloryzacji rocznej, dochodzą również kwartalne. 1 czerwca każdego roku dokonywana jest roczna waloryzacja składek zewidencjonowanych na koncie w ZUS. Jeżeli wniosek zostanie złożony o emeryturę w czerwcu, wówczas składki roczne zostaną objęte tylko tą jedną roczną waloryzacją. Należy jednak też pamiętać, że jeżeli złoży się wniosek o emeryturę w lipcu, emerytura zostanie przyznana dopiero od miesiąca, w którym ten wniosek zostanie złożony, czyli od lipca, a nie od czerwca. Tak więc tym sposobem jedna wypłata emerytury jakby ucieka. Jednak co bardziej się opłaca, czy poczekać z wnioskiem do lipca, czy złożyć go w czerwcu? No, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Minusem tej wstrzemięźliwości jest brak emerytury za czerwiec. Jednak przez to, że złożyliśmy wniosek w lipcu, otrzymamy dzięki temu wyższe świadczenie.
Jeśli jednak ktoś złożył wniosek o emeryturę wcześniej, jest szansa, by go wycofać. Jeżeli ktoś się pospieszył i złożył już wniosek w maju bądź w czerwcu i kończy wiek emerytalny w czerwcu, może jeszcze ten wniosek wycofać. Taką możliwość ma do czasu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez ZUS na właśnie złożony przez siebie wniosek. Niestety osoby, które wchodzą w wiek emerytalny w czerwcu i znajdują się obecnie na rencie, nie mają wyboru, jeśli chodzi o złożenie wniosku o emeryturę. Świadczenie przyznawane jest z urzędu. Dlatego jeśli osoba taka chciałaby złożyć wniosek o emeryturę w lipcu, nie może tego zrobić, gdyż w czerwcu już będzie emerytem. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. 7 czerwca zamknięty został wjazd na teren szpitala od ulicy Szpitalnej. Na czas remontu karetki udostępnioną mają bramę od ulicy Kościuszki. W związku z remontem szpitalnego oddziału ratunkowego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym i przebudową podjazdu dla karetek, 7 czerwca zamknięty został wjazd na teren placówki od ulicy Szpitalnej. Przejazd wyłącznie dla karetek i służb ratunkowych przewożących pacjentów na SOR odbywa się bramą od ulicy Kościuszki. Pacjenci, którzy chcą uzyskać pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym i przybywają do lecznicy samodzielnie, korzystają z wejścia głównego do budynku. Całość zadania to ponad 6 milionów złotych, z czego ponad 5 to pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Koniec remontu zaplanowany jest na koniec września. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Rewitalizacja stawów wiejskich, termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej, remonty dróg. Gmina Krzyżanów kwitnie inwestycjami. W 2018 roku w planie budżetu gminy Krzyżanów są do realizacji liczne inwestycje drogowe. Remonty dróg gminnych na kwotę 1 200 000 zł zostały już wykonane. Mieliśmy jeszcze kontynuację inwestycji z 2017 roku, czyli droga Mołgoszyn-Ktery do wykonania, następny odcinek w granicach 3,5 km, gdzie niestety mieliśmy roboty wstrzymane przez powiatowy nadzór budowlany. Do dnia dzisiejszego te roboty nie są odwieszone z różnych przyczyn. W sumie to tak naprawdę to do końca nie wiadomo z jakich przyczyn. Dodatkowo w gminie zaplanowana jest wymiana poszycia dachów budynków komunalnych. Koszt inwestycji to 130 tysięcy złotych. W planach na ten rok jeszcze są do remontu też drogi gminy, tak jak powiedziałem, zastępczej inwestycji zamiast tej drogi powiatowej, też na kwotę około 1 200 000 zł. Pozostałą kwotę, którą mieliśmy angażować w przebudowę tej drogi Mołgoszyn-Ktery powiatowej, czyli około 1 300 000 zł, mamy zamiar przeznaczyć na budowę drugiej stacji uzdatniania wody dla mieszkańców gminy Krzyżanów. W trakcie realizacji jest rewitalizacja dwóch stawów wiejskich w Kterach i w Marcinowie. Gmina czeka także na rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski o dofinansowanie termomodernizacji budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach i Wałach. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. W niedzielę w Kutnie kolorowy pochód dla życia i rodziny. W niedzielę ulicami naszego miasta przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Jest to pochód ludzi, którzy chcą pokazać swoją radość i miłość. Święto Rodziny rozpocznie wspólna modlitwa w kościele świętego Wawrzyńca. Następnie wyruszy marsz w kierunku parku Traugutta. Tam odbędzie się festyn rodzinny. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta przygotowano wiele atrakcji. Na dzieci będą czekać dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, megabańki mydlane. Uczestnicy zabawy otrzymają nagrody i upominki. Dla dorosłych przygotowano punkt badań medycznych. Gościem specjalnym będzie zespół Armia Dzieci. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. W najbliższą niedzielę w gminie Strzelce odbędzie się przegląd pieśni ludowej. To już kolejny festyn poświęcony piosence regionalnej. Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach pod patronatem wójta gminy Strzelce Tadeusza Kaczmarka organizuje po raz czwarty przegląd pieśni ludowej. W przeglądzie weźmie udział 14 zespołów z okolicznych gmin. To jest po raz czwarty organizowany ten przegląd pieśni ludowej. Będą występowały przede wszystkim dwa zespoły z naszej gminy, więc Strzelce i Klonowianki. Oprócz tego będzie łącznie występowało 14 zespołów plus 8 solistów. Cała impreza będzie się odbywała w Klonowcu Starym o godzinie 13 w najbliższą niedzielę. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam na prognozę pogody, a nowe wiadomości dnia już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.
W nocy zachmurzenie małe w całym regionie. Temperatura 9 stopni w Kutnie i Łowiczu, 12 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W dzień przeważnie słonecznie. Temperatura 28 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 17 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali.